opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o bohaterkach Powstania Warszawskiego. Oczywiście nie o wszystkich, bo bym tu musiała siedzieć w fotelu kilka dni, a i tak nie wiem, czy bym dała radę. Było tych bohaterek mnóstwo i to były zarówno dziewczyny, nastolatki, jak i młode kobiety, a także panie, które były już mamami, a nawet babciami. W momencie, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, w Warszawie było 500 000 kobiet. Bohaterek, które strzelały z pistoletu, rzucały granatami, były takimi żołnierkami, było najmniej. Jedna z nich, Wanda, miała pseudonim Pączek. Co to są pseudonimy, wiecie, opowiadałam, takie umówione, można powiedzieć, przezwiska, które miały na celu ukrycie prawdziwych imion i nazwisk, żeby Niemcy nie wiedzieli, kto jest kto w polskim państwie podziemnym, czyli wielkim, tajnym państwie, które walczyło, żeby Polska była znów wolna od przebrzydłych hitlerowców. Pączek jeszcze przed wybuchem powstania powiedziała, że ona chce strzelać z broni do Niemców. I nauczyła się bardzo dobrze strzelać. Dostała swoją broń, tak zwaną błyskawicę. Niestety, nie wszyscy chłopcy, mężczyźni walczący w powstaniu byli z tego zadowoleni, bo co to ma być? Że baba strzela z pistoletu? A przede wszystkim, że dziewczyna ma swoją broń? A oni często nie mieli. Jak już opowiadałam w innych opowieściach o broń, wśród żołnierzy powstania było ciężko, a oddział Pączka akurat był dobrze uzbrojony. Koledzy z oddziału doradzili Pączkowi, żeby przebierała się za chłopaka. I ona tak robiła. Chowała pod hełmem włosy, chodziła w spodniach i świetnie walczyła. Ale wyobraźcie sobie, że Wanda, zwana Pączkiem, uważała, że ona wcale nie jest bohaterką, bo ona ma broń, a więc może się bronić przed Niemcami. Wanda mówiła, że największymi bohaterkami to były łączniczki i sanitariuszki, które tej broni nie posiadały, a miały niebezpieczne zadania do wykonania. Łączniczki przenosiły wiadomości, czyli przekazywały rozkazy dowódcy, do żołnierzy plutonu, a także różne informacje pomiędzy dowódcami. Czasem przenosiły jakieś rzeczy. Często dziennie robiły kilkanaście, a nawet więcej kilometrów, ale mogło to być nawet 0,5 kilometra, ale w tak strasznie niebezpiecznych warunkach, że były bardziej zmęczone, niż gdyby przebiegły maraton. Łączniczki właściwie nie chodziły, tylko prawie zawsze biegły. Po pierwsze z powodu niemieckiego ostrzału, a po drugie ważny był czas w dostarczeniu wiadomości. Musiały się często czołgać, co chwila chować do jakiejś piwnicy po drodze i czekać na dobry moment, żeby z niej wyskoczyć. Miały już dobrze opracowane trasy. W pewnym momencie powstania przemierzały Warszawę samymi piwnicami. Były przekopane przejścia pomiędzy domami. Ale zdarzało się, że przejście było zablokowane przez gruzy albo Niemców, którzy opanowali ten teren i trasę trzeba było zmieniać. Gdy słyszały ryk krowy, czyli niemieckiej bomby, która nadlatywała, to kładły się na ziemi i liczyły do 6. Dopiero po tym odliczeniu można było wstać. Do następnego ryku krowy. A zresztą tę sztuczkę z liczeniem stosowali wszyscy powstańcy. Kolejne bohaterki, sanitariuszki też. To były takie pielęgniarki, które nie dość, że opatrywały rannych, to musiały pobiec na miejsce, gdzie ranni leżeli, a Niemcy nadal strzelali. A potem to jeszcze zabrać tych rannych w bezpieczne miejsce. Bronią każdej sanitariuszki była jej torba, wypełniona bandażami, opatrunkami, lekarstwami, jeśli udało się je zdobyć, bo to były skarby.
Te dziewczyny kompletowały swoje torby sanitarne jeszcze długo przed powstaniem. Z własnych oszczędności kupowały te bandaże, często zamiast jedzenia. Była taka sanitariuszka Halinka o pseudonimie Rena i ta Rena, jak niemal każda bohaterka, miała wiele takich sytuacji, że prawie by zginęła. Wszyscy jednak mówili, że jej się kule nie imają, takie ma szczęście. Niestety, pod sam koniec powstania to jej szczęście się skończyło i została ciężko ranna w rękę i nogę. Lekarz opatrzył jej rany w szpitalu, ale w pewnym momencie z tego szpitala, który był w piwnicy, wszyscy musieli uciekać, bo nadchodzili Niemcy. I okazało się, że Rena jest zbyt słaba, żeby uciekać, a nie mieli żadnych noszy, żadnego koca, żeby ją przenieść. I Rena musiała zostać w tej piwnicy sama i czekać na Niemców, którzy znani byli z tego, że zabijali rannych. I prawie by to spotkało naszą dzielną Renę, gdyby nie pewien Niemiec. Znów miała szczęście. Ten Niemiec był mniej więcej w wieku taty Reny i nie pozwolił swoim kolegom, innym Niemcom, jej zabić. Znalazł dla niej krzesło, bo leżała na ziemi i nie uwierzycie, przyprowadził dwie sanitariuszki, koleżanki Reny, żeby ją zabrały do bezpiecznego szpitala. Dał jej nawet jakiś stary płaszcz, bo zbliżała się jesień i robiło się coraz zimniej. Ten Niemiec pokazał Renie zdjęcie swojej 18-letniej córki i powiedział, że ma nadzieję, że jego córce też ktoś tak by pomógł, gdyby tego potrzebowała. Rena nigdy więcej go nie spotkała, nie poznała jego imienia i nazwiska, wiedziała tylko, że był piekarzem z Berlina. Bo w każdym narodzie czy zawodzie są dobrzy ludzie i źli ludzie. Bohaterki powstania z dnia na dzień były coraz bardziej zmęczone, głodne i brudne, jak wszyscy. Ale dla kobiety czyste włosy to ważna kwestia. Umycie się to było marzenie. Nie było niestety często ani czasu na to, ani wody. Niemcy odcięli wodociągi, woda to był skarb, choćby do przemywania ran. Ale raz było tak, że udało się zdobyć chwilkę i zdobyć wodę i zdobyć kaszę. Chłopcy, którzy przytaszczyli gar i wodę, postanowili zrobić prezent swoim koleżankom i zaproponowali, wspaniałomyślnie, żeby najpierw dziewczyny ugotowały sobie wodę w tym wielkim garze na mycie, a dopiero potem ugotowały kolejną wodę na kaszę. Dziewczyny więc umyły włosy, uczesały się, czyściutkie i przeszczęśliwe z powodu tej czystości zaczęły gotować kaszę. I wtedy pocisk niemiecki uderzył w budynek, w którym były, rozwalił ścianę i wszędzie zaczął unosić się pył z tej rozwalonej w gruzy ściany. Dziewczyny, gar z kaszą oczywiście też pokrył ten pył. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale dziewczyny były brudniejsze niż przed tym cudownym umyciem. Od stóp do głów pyle, a w kaszy pływały kawałki ściany. Jeśli chodzi o mycie, to pewna młoda para dostała w prezencie ślubnym wannę pełną wody. A właśnie, opowiem Wam jeszcze o pannach młodych, które wśród bohaterek powstania się pojawiały. To były tak zwane powstańcze śluby. Często młodzi ludzie znali się już od dawna, mieli w planie ślub, ale całe to powstanie warszawskie, niepewność jutra powodowały, że młodzi ludzie decydowali się na ślub tu i teraz, natychmiast, wśród gruzów. Taką decyzję przyspieszały też przyziemne okoliczności. Na przykład raz młody powstaniec powiedział do swojej narzeczonej, żeby szybko wzięli ślub, bo on właśnie ma całe spodnie na sobie. I narzeczona mówi mu na to: święta racja.
Było wtedy ciężko, białą suknię czy garnitur, więc jak pannie młodej udało się mieć czystą sukienkę, wówczas to był już duży sukces. Czasem zakładała fartuch lekarski, żeby było na biało, jak każe tradycja, nawet taki chirurgiczny, zawiązywany z tyłu tasiemkami. A jak jeszcze ktoś jej przyniósł bukiet świeżych kwiatów, to była pełnia szczęścia. O obrączki też nie było łatwo, więc zamiast nich były kółka od firanek, kółeczka z drucików albo kawałki nakrętek na butelki. Jeśli chodzi o niezwykłość prezentów ślubnych, puszka sardynek niezwykle ucieszyła jedną młodą parę. A pewna łączniczka dostała w prezencie ślubnym od swoich koleżanek kilka godzin wolnego, bo roznosiły za nią wszystkie wiadomości. Bohaterkami były też kobiety, które nie walczyły z bronią w ręku, nie były sanitariuszkami czy łączniczkami. Bohaterkami były również po prostu matki, które miały do uratowania swoje dzieci. O jednej z nich, Halince, opowiadałam w innej mojej opowieści. Halinki mąż poszedł walczyć w powstaniu, a ona musiała walczyć o przetrwanie swojego dopiero co urodzonego dzidziusia. Takich mam jak ona były setki. Jedna z nich, Irena, też została bez męża, który ruszył do walki, ale miała do pomocy, ale także pod swoją opieką, swoją babcię 80-letnią Wiktorię, którą wszyscy nazywali Tunią. Traf chciał, że babcia Tunia, która mieszkała na południu Polski, postanowiła przyjechać do Warszawy zobaczyć swojego prawnuka, małego Jacusia, który miał 3 miesiące. I babcia Tunia przyjechała do tej Warszawy w ostatnich dniach lipca. A jak może wiecie, powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia. Babcia nie mogła już się z Warszawy wydostać, bo Niemcy na to nie pozwalali. Gdy bomby zaczęły spadać na kamienicę, w której mieszkali babcia Tunia, jej wnuczka Irenka i prawnuczek Jacuś, musieli jak wszyscy cywile schować się w piwnicy. I przyszedł taki straszny czas, gdy Niemcy zaczęli wyganiać ludzi z piwnic, niestety często po to, aby ich zabić. I babcia Tunia wtedy powiedziała, że ona do Niemców na to zabijanie nie wyjdzie bez kapelusza, a zostawiła go w mieszkaniu na górze. I za nic nie dało się babci przekonać, żeby już sobie darowała to nakrycie głowy i wyszła. Jej wnuczka Irenka musiała biec do mieszkania po kapelusz. I udało się i zdobyć kapelusz dla babci i ujść z życiem całej trójce, babci, wnuczce i prawnukowi. I nasza bohaterka Irenka wykonała zadanie, które sobie postawiła na samym początku powstania. Uratowała swojego 3-miesięcznego synka Jacusia. To uratowanie Jacusia, jak i bohaterek powstania warszawskiego, wymagało naprawdę dużo szczęścia. I to nie tylko w czasie samego powstania, gdy spadały bomby na Warszawę, gdy Niemcy strzelali jak opętani, ale też potem, gdy powstanie się skończyło, a walczący powstańcy musieli się poddać. Jak opowiadałam, w tej opowieści Niemcy wywozili ludzi do takiego obozu przejściowego w Pruszkowie i stamtąd w kolejne miejsca. Cywile jak Irena z synkiem i babcią często trafiali do domów gdzieś w Polsce i to wcale nie oznaczało, że na pewno wszystko będzie dobrze, bo nadal trwała wojna. Niemcy wciąż walczyli, był głód, nastała zima, ale dużo większą szansę na dobre uratowanie miały bohaterki w tych domach niż te, które trafiały do
do obozów. Hitlerowcy wysyłali do okropnych obozów, głównie w Niemczech, te bohaterki, które były powstańcami. I tam kobiety, ale często bardzo młode dziewczyny, nawet nastoletnie, mieszkały w okropnych, zimnych barakach, bo tam też przyszła zima. Spały na gołych deskach, koc to był skarb i oczywiście jedzenia było mało i było okropne. I jeszcze do tego strażniczki Niemki były okrutne. Kazały na przykład stać kilkanaście godzin na śniegu i mrozie na tak zwanych apelach, a czasem i klękać. Niestety, nie wszystkim bohaterkom udało się uratować z takiego okropnego obozu. Zdarzały się jednak czasem niezwykłe historie, jeśli chodzi o uratowanie od zimna. Pewna bohaterka, która miała na imię bardzo ładnie Alicja, była w jednym z tych okropnych obozów w Niemczech i dostała tam paczkę od swojej mamy, która z wielkim trudem dowiedziała się, że Alicja jest właśnie w tym obozie. W paczce między innymi były ciepłe spodnie, no po prostu skarb w zimę w obozie. Jaka ta mama Alicji była mądra, tylko że ten skarb wyrwała Alicji strażniczka obozu. Nic nowego, zabieranie rzeczy przez Niemców w czasie wojny, w czasie powstania, to był niestety tak zwany chleb powszedni. Znana nam babcia Tunia, gdy Niemcy ich przeszukiwali po wyjściu z piwnicy, miała schowany zegarek w bucie i dzięki temu się uratował. Niemcy robili co chcieli i z życiem ludzi, i z ich rzeczami. I nasza Alicja też to przecież wiedziała. Przeżyła 5 lat okropnej okupacji, a potem walczyła w powstaniu. Wtedy w obozie, gdy dostała paczkę od mamy, miała 18 lat i wtedy właśnie Alicja postanowiła zaprotestować. No po prostu chyba uznała, że już ma podziurki w nosie tego okropnego zachowania Niemców i złożyła skargę o te spodnie do samej szefowej obozu. I wyobraźcie sobie, że je odzyskała. Szefowa Niemka uznała, że to rzeczywiście niedobre, takie zabieranie rzeczy z paczek więźniarek. Trochę absurd, czyli coś dziwacznego, przewrotnego, że z jednej strony strażniczki były okropne, wrzeszczały, biły więźniarki, a z drugiej mogło się zdarzyć coś takiego jak z tymi spodniami. A gdy się wojna kończyła i wszyscy, łącznie z Niemcami, wiedzieli, że Hitler przegrywa, to zamiast wypuścić te więźniarki na wolność, to często te strażniczki kazały iść tym wymęczonym kobietom nie wiadomo gdzie i nie wiadomo po co, tak jakby strażniczki chciały ukryć, przepędzić to zło, które robiły. I nasza Alicja wtedy, w czasie takiego bezsensownego marszu, prawie by się nie uratowała, bowiem w pewnym momencie niemieccy strażnicy kazali im się ustawić pod jakąś stodołą i dowódca wydał rozkaz strzelania, a strażnicy stali przez chwilę z wyciągniętymi karabinami, po czym je opuścili. Nie wykonali rozkazu. Nie wiadomo dlaczego. Alicja, jak wiele innych bohaterek powstania, gdy wreszcie skończyła się wojna, zaczęła wracać do Polski. Nie wiedziała dokładnie, gdzie jest jej rodzina. Wtedy, jak pewnie wiecie, nie było telefonów komórkowych, internetu. O taki telefon w domu to było ciężko zaraz po wojnie, bo przecież mnóstwo domów było zniszczonych. Ale jakoś ludzie się dowiadywali o sobie nawzajem. W wielu miejscach zburzonej Warszawy wieszano karteczki, na przykład: Wojtku, jestem z mamą i z ciocią Isią pod adresem Krasińskiego 31. Czekamy, Marynia.
Tak pisała siostra do brata z nadzieją, że się uratował z powstania i też wrócił do ich rodzinnego domu, którego po prostu nie było, bo kamienica, w której znajdowało się ich mieszkanie, stała się kupą gruzu. Nawet trudno było czasem tę karteczkę powiesić. Było takie specjalne miejsce, gdzie wieszano karteczki i tam co dzień przychodzili ludzie czytać je wszystkie, żeby odnaleźć swoich krewnych czy przyjaciół. Ludzie często nie mieli pojęcia, czy ich bliscy się uratowali, nie mieli od nich wiadomości od wielu miesięcy. Oprócz karteczek były po prostu rozmowy. Ktoś gdzieś kogoś spotkał, opowiadali o sobie, o swojej rodzinie i kogo szukają. I potem w rozmowie z kimś innym ten jeden ktoś mówił, a że spotkał takiego Janka Wolskiego i on szuka swojej żony Krysi, która z kilkumiesięcznym synkiem Maciusiem uciekła z Woli. Ojej, mówi na to rozmówca, to ja słyszałem od mojej siostry, że pod Krakowem mieszkała z jakąś Krysią, co była z Woli i miała synka Maciusia. O, mówi ten ktoś, co rozmawiał przedtem z Jankiem. To powiem temu Jankowi, on chyba się zatrzymał w Siedlcach, a ja tam jadę w przyszłym tygodniu do kuzynki. I mówi Jankowi, a Janek, jak to słyszy, to serce mu skacze z radości i nadziei. Ojej, to może oni żyją, uratowali się, może zatrzymali się u ciotki Bronki w Bronowicach. I pewnego popołudnia Krysia po skończonym obiedzie patrzy przez okno małego domku, a tam idzie jakiś chudy, ubrany w za dużą kurtkę mężczyzna i nagle Krysia rozpoznaje swojego męża Janka, którego widziała ostatni raz 1 sierpnia 1944 roku. A teraz już był czerwiec roku następnego i biegnie do niego z Maciusiem na rękach. I to jest jeden ze szczęśliwszych dni w ich życiu. To były takie trochę cuda, prawda? Ale wróćmy do naszej Alicji. Dowiedziała się, że jej rodzice i młodsza siostra są w Poznaniu, bo tam jej tata miał pomagać jako architekt w odbudowie. I pojechała Alicja do Poznania. I co dalej myśli? Jak ich znaleźć w dużym, obcym mieście? Gdzie pójść? Kogo zapytać? Siedzi sobie w tym Poznaniu, w parku, no i zachciało jej się siusiu. Poszła więc do gmachu z wielkimi drewnianymi drzwiami, żeby poszukać toalety. Otwiera drzwi do jakiejś sali, a tam mnóstwo panów siedzi przy długim stole, a u szczytu stołu siedzi jej tata. Nie poznała go od razu, bo tata zapuścił brodę i powiedział, że jej nie zgoli, dopóki nie odzyska swojej córki Alicji. Wiele innych bohaterek wróciło do rodzin, tak jak Alicja. Pamiętajmy i o tych, które wróciły, i o tych, którym się to nie udało. Pozdrowienia serdeczne dla Wiktorii z Lloydminster w Kanadzie, która lubi Lublin.